Dobra, a więc jeszcze przed początkiem tego odcinka, tak jak mówiłem na live'ie, podziękuję wszystkim osobom, które kupiły koszuleczki na mojej grupie, na którą serdecznie zapraszam. I też możecie kupić koszuleczki i też wyświetli się na ekranie na początku odcinka. A więc tak, dziękuję bardzo Denzy Gaming, że kupiłeś koszuleczkę. Dziękuję bardzo Popigla, że kupiłeś koszuleczkę. Ziomeczek XD, bardzo też dziękuję, że kupiłeś koszuleczkę. I bardzo dziękuję Maratonkowi za też kupienie koszuleczki. Więc jeżeli chcecie się wyświetlić tutaj w następnym odcinku, kupcie koszuleczkę, link do grupy jest w opisie. A więc co, lecimy z odcinkiem. Los, to jest Rena Peter, a w dzisiejszym odcinku zaprezentuję wam, jak opróbować bank w jailbreaku bez żadnego keycarda, bez żadnych cheatów i innych tego typu rzeczy. A więc tak, przed tym wszystkim uprzedzam, że glitch jest od WebDeva, link do niego macie w opisie, żebyście znowu nie pisali, że od niego kopiuję albo coś tego typu, że nie podaję źródła itp. itd. A glitch chcieliście na live, pytałem się was, a więc no, lecimy do glitcha. Dobra, a więc ja już lecę pokazać wam tego glitcha, no znaczy go zaprezentować. No i tak, pierwsze co musicie zrobić, no to podejść właśnie tutaj, do tego miejsca, gdzie jest jakby ta klapka. Musicie teraz klikać F, przepraszam, że teraz głośno, bo moja klawiatura jest dość głośna. I podchodzimy sobie tutaj. I wchodzimy sobie właśnie tym nowym wejściem. Teraz podchodzimy sobie tutaj i trzymamy E przy Place Dynamite. Dynamit nam się teraz posadzi, otworzą nam się drzwiczki i będziemy mogli bez problemu obrabować sobie bank. Pamiętajcie, że po tym jak otworzą się te drzwi, nie tylko to wystarczy, trzeba będzie jeszcze pójść na górę i odpalić sobie rabowanie. Więc ja wam to jeszcze szybko zaprezentuję. Teraz sobie pójdziemy tutaj na górę. Musimy być tutaj i jak widzicie, wyświetliło nam się, że zaczęliśmy rabować. Okej, okay, ale też pamiętajcie, że gdy jakby będziecie wychodzić z tego sejfiku, pamiętajcie, że tamtędy górą nie wyjdziecie, nawet jeżeli nie macie, znaczy jeżeli macie keycarda, to możecie sobie wyjść, ale jeżeli macie keycarda, to po co oglądacie ten poradnik? Dobra, a więc jeżeli otworzyliśmy już te drzwiczki, teraz chodźmy sobie tutaj, ta klapa nam się automatycznie otworzy i jak widzicie, obrabowaliśmy bank bez keycarda, więc jeżeli gdzieś się spodobało, zostawcie łapeczkę w górę i subika z dzwoneczkiem, napiszcie w komentarzu na przykład keycard only, a ja przypnę wam serduszko, w sumie to nie jest adekwatne do filmu, ale no, co z tego, elo.